Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Przed nami szeroki projekt ustawy rządowej dotyczący procesu inwestycyjno-centralnego portu komunikacyjnego. Wypada mieć nadzieję, że pogłębiony o zasadną analizę poznawczą wyjdzie z tej Izby jako projekt przyjazny dla usprawnienia procesu inwestycyjnego ku pobudzeniu gospodarczemu, czego oczekujemy, ale również, a może przede wszystkim, jako koncepcja w pełni zrozumienia praw własności tej społeczności, której projekt tej w tym zakresie dotyczy. Mam na myśli konsekwentne działania po drodze, czyli właściwy przebieg konsultacyjny, plany i zasady związane z wywłaszczeniami, odszkodowaniami czy inną formą zadośćuczynienia. Pozwolę sobie, panie ministrze, skierować pytanie, czy w obecności tych pana zapewnień i tych postulatów, o których pan tutaj mówił, które mają wyjść naprzeciw społecznych oczekiwań, ten projekt wpisuje się w zagwarantowanie tych wszystkich społecznych potrzeb. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.